Ach, jak miło mi was powitać po raz kolejny. Oficjalnie Tuchowia Tuchowo powraca. Kochani, rozpoczęliśmy okres przygotowawczy do czwartej ligi kujawsko-pomorskiej. Bądźcie z nami na bieżąco. My naładowaliśmy baterie i mam nadzieję, że wy jesteście głodni piłkarskich emocji w Tuchowie. Nie pozostaje mi nic innego jak zaprosić wszystkich do oglądania, abyśmy wspólnie zobaczyli, jak nasi zawodnicy przygotowują się do czwartej ligi, jak to wygląda od podwórka. No i jak zawsze mamy dla was sporo niespodzianek. Bądźcie na bieżąco z naszymi mediami społecznościowymi, a tam wszystkiego się dowiecie. No to co? Chodźmy i sprawdźmy, jak wyglądają przygotowania. Zapraszam! Jak tam trening? Bardzo intensywnie. Dobry. To pokaż swoje umiejętności. Proszę patrzeć. Uczyć. Patrz. Aha! Nie, to jest właśnie to. Przechwałki, przechwałki, a później... Panie Jakubie, pan się uśmiechnie do kamery. Patrz, piłka do mnie idzie. Jedziesz. Na wakacjach byłeś? Byłem. Jak się opaliłeś? Tak, to widać. Jest sześciopak. Nie, zawsze. A kapitan sześciopak ma? Ma, w domu. Czteropak ma w lodówce. Czteropak w lodówce i... Ależ przyjęcie. A, chcecie, a nie możecie. Dobrze grają chłopaki? Świetnie. Na stadionie w Tuchowie jestem. Na stadionie, powiedz, na stadionie w Tuchowie. Na stadionie w Tuchowie jestem, cześć. Jestem na stadionie w Tuchowie. Możemy tak grać do maja. Powiedz, na stadionie w Tuchowie jestem. Na stadionie w Tuchowie jestem, pozdrawiam. Na stadionie w Tuchowie. Panowie, jak trening? Powiedz, na stadionie w Tuchowie. Na stadionie w Tuchowie, świetnie. Piłka nie może spaść. Patrz, ale... Kurde. Siema, jak trening? Bardzo dobrze. Do Pawła. I teraz tak, panowie. W formie zabawy do 20. Która strona strzeli, ma prawo jechać dalej. Czyli jedziemy tak, ciche. Klasz do Pikala, zwrotna do... Pierwszej na przykład, czy dwa kontakty, jakieś ograniczenia? Ozechy! Czekajcie! Wyjdźmy, idziemy! Dawaj, cichy zaczynam! O! Odegranie! Ale panowie, przyjemne te piłki, kurwa! Mocniej, mocniej, mocniej! Brawo! 2-0, dawaj! To jest twój czas! Dawaj cichy, teraz albo nigdy, zobacz! No! Aj, mamy! Co się stało, ej! Panowie, co się stało? Brawo, mamy! Jak jest 20! Co się stało? Wszystko wedle planu? Tak jest, tak jest. Tam jakaś trzeba rozpiska uważać, widziałem. Trzeba uważać, bo... Tak, idzie po przekątnej podanie. Na początek może zacznijmy, jak to się stało, że trener znalazł się właśnie tutaj w Tuchowi. Jak znalazłem się w Tuchowi? Z prezesem Kucińskim znamy się już dłuższy czas. Rozmawiamy, bardzo często rozmawialiśmy w zasadzie na ten temat, co się dzieje w Tuchowie, co się dzieje w piłce nożnej. Dostałem propozycję, długo się nie zastanawiałem, no i jestem. Po imponującej serii zwycięstw rozgrywek klasy A przez poprzednią drużynę trenera, trener przyszedł moment na nowe wyzwania. Czy pan jako trener jest gotowy na wejście od razu na głębsze wody, czyli prowadzenie zespołu czwartoligowego? Naprawdę mieliśmy bardzo udany sezon, bardzo fajnie chłopcy grali, aczkolwiek no szkoda, bo przegraliśmy w barażu z Kołudą, no i zostaliśmy w A-klasie, ale no chwała naprawdę tym chłopcom, bo starali się, bardzo chcieli,
No ale niestety nie udało się. Mam nadzieję, że kibicuję im i w tym sezonie zrobią awans do piątej ligi. Czy jestem gotowy? No na pewno się okaże to za jakiś czas. No, wydaje mi się, że mimo mojego młodego wieku, no, jako trener jestem już doświadczonym trenerem, bo już troszeczkę przy tej piłce jestem. 10 lat pracowałem w Szkole Mistrzostwa Sportowego jako trener. Tutaj już wspomniane Fabianki w piłce seniorskiej. Tak wydaje mi się, że powinienem sobie spokojnie poradzić. Jest pan po 3 tygodniach treningów z zespołem. Jaki potencjał ma ten zespół? Potencjał jest naprawdę duży. Nie chcemy teraz tutaj mówić o jakichś tam szczegółach, ale naprawdę ekipa jest bardzo mocna. Ponad 20 ludzi, mega zaangażowanych, także jestem przekonany, że na pewno będzie coś fajnego z tego zespołu. Jaki cel przed panem postanowił zarząd? Jaki cel? Nie lubię o tym mówić. Wiadomo, jest jakiś cel postawiony, bardziej bym się skupiał na każdym kolejnym meczu. Teraz skupiamy się na pierwszym ligowym, czyli na Chełminiance. I później będziemy myśleli o kolejnym meczu, ale wiadomo, no, cele są naprawdę wysokie. Na sam koniec, co pan chce przekazać naszym kibicom, z racji, że jest to pierwszy wywiad dla wszystkich oglądających? Przede wszystkim chciałbym im przekazać, żeby pisali z nami historię Tuchowi, żeby byli co mecz z nami jako 12 zawodnik, mimo tego, że będziemy swoje mecze grali w sierpcu. Mam nadzieję, że liczna grupa będzie co mecz przyjeżdżała do sierpca i po meczu będziemy się wspólnie cieszyli z 3 punktów. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dzięki. A więc będziemy powolutku kończyć. Tak to wygląda u nas w telegraficznym skrócie. Nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić Was już na 6 sierpnia na godzinę 11 na Stadion Miejski w Sierpcu, gdzie będziemy rozgrywać pierwszy mecz sezonu z Chełminianką Chełm. No pamiętajcie, nie może Was zabraknąć, jesteście naszym 12 zawodnikiem i musicie być z nami w tak ważnym dla nas dniu. Bądźcie na bieżąco z mediami społecznościowymi, Facebook, Instagram, YouTube i co? Kibicujcie i bądźcie razem z nami, rodziną Tuchowi Tuchowo.